Jesteśmy teraz w nawie głównej Katedry Poznańskiej. To jest nawa główna. Tam, gdzie ołtarz jest, jak już doskonale wiecie, prezbiterium, czyli inaczej mówiąc chór. Co możemy powiedzieć o nawie głównej i w ogóle o wnętrzu katedry, takiego to co może, jest tak niezwykłego? Może zacznijmy od tego, że dla wszystkich przychodzących do katedry ukazuje się napis, który nie mówi oczywiście, że tu dosłownie w tym miejscu, ale w tym budynku zostali pochowani pierwsi nasi władcy piastowscy. Oni są wymienieni: Mieszko, król Bolesław Chrobry, król Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Odonic i Przemysław I i jego brat, książę Kaliski Bolesław, zwany Pobożnym. Ale my wiemy, że także w katedrze miejsce swojego spoczynku ma kolejny władca, król koronowany w 1295 roku, Przemysł II. Jesteśmy w nawie głównej, regotyzowanej, odbudowanej po zniszczeniach wojennych Katedry Poznańskiej. I może dosłownie kilka słów o architekturze, bo już te relikty preromańskie, romańskie oglądaliśmy. Natomiast ta gotycka katedra ma ponad 80 metrów długości, ponad 40 metrów szerokości. W nawie głównej wysokość to 24 metry. W nawach bocznych blisko 10 metrów. Czyli to jest kościół typu bazylikowego? Tak, jest z doświetlonymi. Nad nawą boczną tak, są jeszcze dodatkowe tak, okna. Bazyliką określamy taki budynek, którego nawa główna jest doświetlona, a tu taki przypadek mamy. I tu warto wspomnieć o tej historii, co się działo z katedrą w czasie II wojny światowej. Jak większość kościołów była zamknięta, w Poznaniu były czynne tylko dwa kościoły, katedra stała się magazynem dzieł sztuki. I nie była ani w działaniach we wrześniu 1939 roku, ani podczas praktycznie całej wojny zniszczona, oprócz tego, że niszczała sama w sobie jako pomieszczenie... Z powodu braku konserwacji. Tak jest, tego magazynowego. Natomiast wszystkie zniszczenia to niestety główny kierunek natarcia od południa w kierunku północy, bo Stare Miasto i Ostrów Tumski były na kierunku uderzenia na zaciekle i najdłużej broniony obiekt, czyli Cytadelę Poznańską, czyli Fort Winiarski. I wtedy katedra uległa znacznemu zniszczeniu, znacznemu spaleniu, praktycznie wyposażenie tej katedry też uległo zniszczeniu, ocalało parę kaplic i odsłonięte zostały te relikty gotyckie. I w zasadzie możemy powiedzieć o tym, że katedra jest regotyzowana, jest w stylu gotyckim, aczkolwiek te niedokładności pewne wynikały z różnych uwarunkowań. Ale ma dwie niekonsekwencje, jeżeli mówimy o stylu. To, co widzieliście na zewnątrz, hełmy są barokowe i może nawet są wam piękniejsze. To z powietrza. Tak, może one są nawet piękniejsze, te barokowe. Są charakterystyczne, podobnie tak jak w Gnieźnie, bardzo podobne. Tak jest. I mamy tutaj w nawie głównej kolejną niekonsekwencję, jeżeli chodzi o styl. Rokokowe barokową ambonę z kościoła poewangelickiego z Milicza. Ale na pewno najważniejszym miejscem, najważniejszym zabytkiem we wnętrzu jest ten gotycki ołtarz przywieziony z góry, ze Śląska, którego datowanie jest na rok 1512. Ciekawostką tego 20 ołtarza... 20 lat po ukończeniu przez Wita Stwosza swojego ołtarza. No właśnie. Właściwie nastawy ołtarzowe. No właśnie. I teraz ja sobie zawsze pozwalam stwierdzić, bo ołtarz generalnie wykonany jest w tej samej technice. Jest on wyrzeźbiony. Później jest pokryty oczywiście określoną malaturą i takie nie tylko. Też drewno lipowe. No właśnie. Przy czym też ma skrzydła. Na pierwszy rzut oka jest tryptykiem, a tak naprawdę jest pentaptykiem, ponieważ z dwóch stron skrzydła są właśnie jakby podwójne. Cały wsparty, czy postawiony jest na takim postumencie zwanym predelą, tam gdzie mamy tą rzeźbę przedstawiającą ostatnią wieczerzę. Centralną postacią w ołtarzu jest oczywiście Matka Boska, Królowa, i przy niej są dwie święte. Możemy tutaj po atrybutach określić, że jest to Barbara i Katarzyna. Natomiast w skrzydłach mamy po 6 razem 12 niewiast. Ołtarz zamykany jest w okresie Wielkiego Postu, w
okresie Wielkiego Tygodnia, wtedy są tam cztery malowidła przy całkowitym zamknięciu pasyjne. Ale generalnie jest otwarte. Tak, generalnie tak on wygląda. I to, o czym Pan przed chwilą wspomniał, tak? Pierwsze skojarzenie jest właśnie z ołtarzem Wita Stwosza, no bo to jest też gotycki ołtarz. Oczywiście dzieło mistrza krakowskiego, znaczy to, które znajduje się w Bazylice Mariackiej Wita Stwosza, jest oczywiście bogatsze, większe i tak dalej. Natomiast taką po części podobną, tak jest. Mają obydwa oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to początek XVI wieku. Czyli już tak naprawdę ostatnie średniowieczne. Tak dzieło. Jest. No my to średniowiecze mamy trochę spóźnione, ten gotyk mamy znaczy tak gotyckie. Więcej. Tak, tak. Mamy te 100 lat mniej więcej przesunięcie. Sklepienie zostało zniszczone? Tak, tak, tak. To wszystko jest podważane. Trzeba było regotyzować jeszcze raz. Tak. Praktycznie do połowy wież mniej więcej katedra była zniszczona, jak się ogląda zdjęcia. Ale to genialna praca rekonstruktorów, archeologów i konserwatorów zabytków, tak. Że wygląda we wnętrzu, jakbyśmy naprawdę byli tutaj w XVI-XV wieku. Jest to dzieło arcybiskupa Dymka, no, który też, kiedy katedrę odbudowano, to jest też rok jego śmierci. No, zwróćcie uwagę, nam zawsze kojarzą się gotyckie budowle z takimi surowymi, z takimi budowlami zimnymi. No przecież nagrywamy ten materiał w ostatni weekend listopada. Czy nie odnosicie takiego wrażenia, że pomimo tej surowości gotyku ta katedra jest ciepła? Dlatego, że gotyckie katedry i kościoły były dobrze doświetlone. Po pierwsze. Ogromne okna, tak jest. I dużo światła, w przeciwieństwie do romańskich. I ja myślę, że jeszcze tu jeden aspekt, dlatego o tych wymiarach trochę powiedziałem. Tu jest prawie zachowana ta idealna proporcja. I to powoduje, że pomimo właśnie tej surowości tego muru, te wykończenia, te wszystkie ozdobniki, one powodują, że troszeczkę to inaczej wygląda. Zanim wyjdziemy z tej nawy głównej i dojdziemy do Kaplicy Królów Polskich, to jeszcze prosiłbym, spójrzcie na momencik na tą płytę. Ona poświęcona jest pierwszemu biskupowi na ziemiach polskich. Tu tym swoim pastorałem rysuje taki znak krzyża biskupowi Jordanowi. Tu też jest ciekawa teoria. Jedna mówi o tym, że pochodził on ze znamienitego rzymskiego rodu i miał jakieś kontakty gdzieś tam na pograniczu Półwyspu Apenińskiego z plemionami słowiańskimi. No, jakoś musiał się przecież z Mieszkiem porozumieć. A inna mówi, że w ogóle gdzieś z tych rejonów pochodził. I tu dwie daty mamy. Tak. Pierwsza data tutaj. Nasi widzowie są ludźmi inteligentnymi. Tak jest, niech sobie. Wiedzą doskonale, że to jest 968. Tak jest. Wtedy, tutaj, kiedy w kronikach jest zapisane, że Poznań ma swojego biskupa. I druga data MM, czyli 1000 razy 2. Milenium. Drugie milenium. Także, proszę Państwa, tych różnych ciekawostek w katedrze jest wiele. Kiedy przechodziliśmy, rozmawialiśmy właśnie o tym, że oczywiście katedrę odwiedzał Ojciec Święty, ale wcześniej Jan Paweł II jako arcybiskup krakowski brał udział w obchodach właśnie tysiąclecia państwa. I tutaj jest cytat z niego, że tutaj zaczęły się dzieje narody, państwa i kościoła. Druga pielgrzymka, 83. Tak jest. I my się zastanawiamy czasem, czy ten chrzest był w Poznaniu, czy nie. Cóż mnie, słudze Bożemu, drobnemu, ze świętym, skoro tak twierdzi, to niech tak na wieki wieków, amen, pozostanie. Ale papież nie był tego samego w Gnieźnie. No różnie to bywa. Być może tam trafimy, to wam wtedy powiem. To się chyba nazywa ambit, to miejsce, w którym jesteśmy. Apsyda, obejście ołtarza. To chyba
apsyda wewnętrzna i obejście ołtarza. I tu są właśnie te doświetlenia tymi wieżami. Jeśli się mylę, to wam napiszę na dole. Okej. I teraz zaczynamy historię układania sobie tych pochówków królewskich. Gdzie był Chrobry, gdzie był Mieszko, ustaliliśmy. Później stało się tak, że Kazimierz Wielki ufundował tumbę grobową dla swojego pra-pra-pra-pra-dziada i ta tumba grobowa wyglądała tak, jak tutaj ta płyta, która tu opamiętnia, właśnie też ufundowana w roku 2000. Czyli inaczej mówiąc, sarkofag. Sarkofag, na którym właśnie w takiej gotyckiej pozie, prostej, był król Bolesław. Czyli ekshumowano go i włożono przeniesiono, z powrotem? Tak, te szczątki, ojcem, należy to domniemywać. Należy tak domniemywać, bo cały czas te szczątki są razem, tak? Są razem. I one znajdowały się w nawie głównej. Później, bo katedra przez te 1000 lat przechodziła różne katastrofy. Paliła się, pioruny uderzały, wieże się przewracały. Powstała kaplica królewska. Ona powstała za czasów Przemysła II. Ale koniec XIII wieku. Tak jest. Po to, żeby Przemysł mógł tam pochować swoją żonę i żeby można było przedwcześnie pochować Przemysła. Ale później, kiedy kolejna katastrofa dopadła katedrę, kiedy sklepienie spadło i ta tumba została zniszczona, te szczątki zostały przeniesione do kaplicy, którą zobaczymy jako ostatnią, tak zwaną kaplicę królewską. Ale zaraz, to znaczy, że sklepienie spadło ze względów, że tak powiem, naturalnych? Zapaliło się i runęło. A, tak? Czyli pożar, jak w Notre Dame. Tak jest. I tych przebudów różnych i tego wszystkiego było wiele. I dopiero wyobraźcie sobie, że kiedy runęła południowa wieża w XVIII wieku i znowu to wszystko uległo zniszczeniu, no była koncepcja, że trzeba stworzyć kaplicę królów polskich. I ta kaplica królów polskich znajduje się w osi katedry, w kaplicy mariackiej, stąd ten piękny obraz według wyobrażenia Tycjana, przedstawiający Matkę Boską, mozaikowy, ten sposób oddający hołd patronce tej kaplicy. I ten pomysł to jest już rok 1815. Ówczesny proboszcz, później biskup poznański, razem z Edwardem hrabią Raczyńskim chcą stworzyć właśnie takie sanktuarium, takie miejsce, w której w specjalnej przygotowanej tumbie, która znajduje się po prawej stronie i pewne rzeźby pochodzą właśnie z tej pierwotnej tumby ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Tutaj te doczesne szczątki pokazanego na tej pięknej, wykonanej przez niemieckiego rzeźbiarza Raucha rzeźbie pokazują właśnie Mieszka i to ten pan z krzyżem i Chrobrego, ten pan z mieczem. Natomiast zwróćcie uwagę, że ta kaplica ma taki bizantyjski charakter. Dlaczego? Ponieważ tak sobie wyobrażano, że te założenia wzornicze chrześcijańskie sprzed 1000 lat właśnie taki charakter miały. I to jest ten wizerunek, tak, który określamy jako Pana Kratora, czyli władcy świata, sędziego świata, tak, z tym charakterystycznym ułożeniem palców, prawie przenosimy się w obrządek wschodni, tak, bizantyjski. Nie można wejść do środka. Nie, natomiast dookoła mamy 20 świętych polskich. Poniżej mamy herby szlachty i herby największych polskich diecezji. No i wszystko kończy ta piękna posadzka. Wchodzi się bardzo, bardzo rzadko do środka. Natomiast tumbę grobową, gdzie w takich specjalnych drewnianych skrzyneczkach, jak widziałem zdjęcia, są właśnie te szczątki. One się właśnie tam znajdują. Ale tu leży Bolesław Chrobry i Mieszko. I Mieszko, czyli w jednym sarkofagu. W jednym sarkofagu. I ciekawe, tak to według tradycji jest
przekazane. Ciekawe, czy robiono badania tego DNA, szkieletów. Tak jest. Tych kości, które pozostały. Tak, czy na przykład z koroną pochowali? Tak nie, jak, to są pozostałości, to są skrzyneczki tej wielkości, więc tam nie ma żadnych pierścieni, kruche kości, może pył tylko. Ja nie potrafię o tym powiedzieć, bo tych skrzyneczek nie zaglądam, ja tylko wiem, mniej więcej widziałem na zdjęciu, jak te skrzyneczki wyglądają. Myślę, że tu bardziej chodzi chyba o tradycję, bo przez te 1000 lat te szczątki, które wędrowały po poznańskiej katedrze, nie chcę powiedzieć, że się przemieszały, że to są te szczątki, ale różnie to bywa. Sama historia powstania kaplicy, która od tych złotych złoceń nazywana jest złotem, tu też różne cyfry są podawane. Ja ostatnio słyszałem, że 14 kg złota tutaj na te wykończenia przy renowacji zostało wykorzystane, no ale kaplica widać, że jest pozłacana. Kaplica Królów Polski, bo taka jest w zasadzie nazwa historyczna, kaplica mariacka. Czyli ta najbardziej na zachód, na wschód wysunięta kaplica. Tak, tak, od osi kościoła. Od strony mostu tam. Najbardziej na wschód, ale to chodzi o to, że w gotyckich świątyniach katolickich ta kaplica w osi, najbardziej na wschód wysunięta za ołtarz, to była zawsze kaplica mariacka. Natomiast historia, tak jak wspomniałem, początki to 1815 rok, zbiórka we wszystkich trzech zaborach. Patronuje temu Edward hrabia Raczyński. Kończy się wykonanie tego założenia w początku lat 40. XIX wieku. Natomiast ciekawostką jest to, że ten pomnik ufundował hrabia Raczyński. Kazał wykonać taką tabliczkę, która mówiła o tym, że jest fundatorem tego. I na bazie tego wszystkiego doszło do niesamowitego poruszenia, że ta społeczna zbiórka została w jakiś sposób przeniewierzona, a nie daj Boże jeszcze hrabia sobie jakby uzurpuje prawo wyróżnienia się. Ten napis zginął, ale przypominam wam, że Edward Raczyński bardzo to przeżył. Jako wielki filantrop, twórca wielu dzieł i śmiercią samobójczą, strzelając sobie z tej wiwatówki w Zaniemieślu, zginął i tam jest pochowany. On tej presji nie przeżył. Także zbyt też wrażliwy. Taka mroczna historia. Nie chcę pewnych rzeczy uogólniać, ale wydaje mi się, że taką mamy też brzydką cechę narodową. Są tu także dwa malowidła. Nad sarkofagiem to jest malowidło przypominające pobyt Ottona III w Gnieźnie razem z Bolesławem u grobu jego przyjaciela świętego Wojciecha, a to po drugiej stronie to Mieczysława, czyli Mieszka, tak, niszczącego bałwany i wprowadzającego wiarę chrześcijańską. Piękny zabytek, pięknie odrestaurowany, a przede wszystkim miejsce, w którym w tej chwili spoczywają szczątki naszych pierwszych historycznych władców. I tutaj dokonuje się pewna rzecz. Klamra naszej poprzedniej opowieści. Tak jest. Możemy Państwu pokazać kopię miecza świętego Piotra. On nie wygląda jak taki zwykły miecz, który tasak. Oglądacie. To jest tasak. Około 70 cm długości ma ta głownia. Oryginał znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym, w specjalnym miejscu w skarbcu tego muzeum. Kiedy miecz na obchody 1050-lecia chrztu trafił do Muzeum Narodowego i był pokazywany razem z włócznią świętego Maurycego jako dwa najstarsze zabytki, to wtedy ta kopia stąd znalazła się w Muzeum Archidiecezjalnym. A zwykle, kiedy oryginał jest tam, to kopię możemy oglądać tutaj. I ta historia, jeszcze raz ją sobie ułóżmy, dotyczy przekazania najprawdopodobniej biskupowi Jordanowi daru od papieża Jana XIII, który został przywieziony do Poznania i przekazany księciu, który przyjął chrześcijaństwo. Czy było to w roku 966, czy było to dwa lata później, jak kroniki zapisały, że biskup Jordan jest biskupem misyjnym w Poznaniu, trudno to ustalić. Czyli gdyby tak dobrze zbadać oryginalny miecz,
to można by znaleźć jeszcze DNA krwi z obciętego ucha owego Rzymianina. Tak jest. Czy tam, z ogrodu oliwnego. Tak jest, czy tego pomocnika arcybiskupa Malchiasza, tak? Gdzie właśnie widać, że Chrystus mu wytłumaczył, że to trochę inne metody muszą być i ucho wraca na swoje miejsce. Skoro na całunie turyńskim tak jest krew grupy AB+, no, nie wiem tylko, czy jakieś mikroślady by się zachowały, natomiast ciekawsze chyba są badania, te, które były prowadzone, które jednak mówią o tym, że ten miecz może pochodzić z pierwszego wieku, jest wykonany w technice, która była stosowana na obrzeżach wschodnich Palestyny. Imperium, tak właśnie, Imperium Rzymskiego. A już wspominaliśmy właśnie o tym zawodzie Piotra, o tym, że mógł być zelotą. No więc to wszystko zaczyna nam się układać. Natomiast najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że ten najstarszy zabytek kultury chrześcijańskiej znajduje się w Poznaniu, w Muzeum Archidiecezjalnym, a jego kopia tutaj w nawie północnej Katedry Poznańskiej. Ale gdybyśmy chcieli wejść do muzeum, to zobaczylibyśmy miecz, czy on jest ukryty w skarbcu? Nie, zobaczylibyśmy i my nawet dzisiaj prawie do tego muzeum wejdziemy, ale to chyba jak wyjdziemy z katedry. Ostatnia kaplica, w której na momencik się zatrzymamy, jest związana jakby z tematem naszego dzisiejszego spaceru, tego co chcemy pokazać. Czyli chcemy pokazać te podwaliny państwowości, a podwaliny państwowości to osoby, które sprawowały władzę. I właśnie w tym miejscu powstaje kaplica królewska. Ona pierwotnie jest większa, bo później z tego przedłużenia zrobiono właśnie to boczne wejście, tą kruchtę. Natomiast ta ostatnia kaplica pod wieżą południową jest tą pozostałością kaplicy królewskiej, w której pochowany był nasz władca, który dokonał niesamowitej rzeczy, bo jeszcze przed Władysławem Łokietkiem udało mu się dwie dzielnice, czyli Wielkopolskę, starszą Polskę, połączyć z Pomorzem Gdańskim. No, cała historia jest bardzo zawiła. Natomiast poprzez swojego, myślę, że przyjaciela, arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę, obydwaj doprowadzili do tego, że w 1295 roku Przemysł II mógł być koronowany. Przemysł II, pogrobowiec, bo urodził się kilka miesięcy po śmierci swojego ojca, Przemysła I. Samo imię Przemysł dla nas dzisiaj brzmi dziwnie, Przemysław, tak? Natomiast mówi się, że Przemysł to przemyślny, mądry. Wychowywał go brat Bolesław, książę Kaliski, zwany Pobożnym. Także te historie te są bardzo ciekawe. Warto o nich przypominać, ale Przemysłowi zawdzięczamy parę rzeczy. Przede wszystkim on jako pierwszy w roku 1295 przyjął herb piastowski. No czyli charakterystycznego orła. Charakterystycznego orła, który występował na tarczy, która miała czerwone pole. I możemy powiedzieć, i był biały, tak, i było oczywiście to godło, czyli ten środek tego herbu, to co jest najważniejsze w herbie, bo wszystko, godło i tarcza to herb, a my mówimy w tej chwili o godle, czyli wizerunek białego orła z otwartą złotą koroną, stał się godłem państwa, które w wyniku koronacji jakby zostało odtworzone. Czyli możemy powiedzieć, że od 1295 roku naszym godłem narodowym jest właśnie biały orzeł pokazywany czy przedstawiany na tarczy, która ma czerwone pole. Już na Szczerbcu jest, o ile dobrze pamiętam teraz z pamięci, jest ta tablica, tabliczka. Tylko nie wiem, czy ona nie jest w tradycji. Czy ten wizerunek orła na Szczerbcu jakby nie trafił, ale niech się specjaliści od Szczerbca wypowiadają. My wam pokażemy zdjęcia, tak, bo pokażcie. Zobaczcie raz wcześniejszy film. Oczywiście jest właśnie przedstawiony ten wizerunek godła piastów, tak? Bo tak to, to nazwijmy. Wiadomo, że miecz jest z XIII wieku. No właśnie. Czyli jakby ta historia. Ale warto w tym miejscu pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że nasze barwy narodowe
biorą się właśnie z naszego herbu narodowego. Czyli to, co jest godłem, jest ważniejsze, jest białe, stąd barwa biała jest wyżej, a to, co jest polem, ja specjalnie nie używam słowa tło, no bo orzeł nie jest na tle, tylko jest na polu, jest czerwone. A teraz jeszcze do tego dołóżmy jedną rzecz, że w hymnie narodowym wymienione jest jedno miasto i dwie rzeki. Jak Czarniecki do Poznania. Tak jest, i Wisła i Warta, tak. I twórca tej pieśni, która stała się hymnem, Józef Wybicki, pochowany jest na poznańskiej skałce na wzgórzu świętego Wojciecha. Dlatego jak spojrzymy na ten witraż, gdzie widać Zamek Poznański i gdzie widać właśnie herb piastowski, to wszystko dla nas staje się jasne. A ta piękna płyta, która została tutaj zamontowana, zaprojektowana przez profesora Koniecznego w 700-lecie koronacji w roku 1995, ona właśnie przedstawia Przemysła, króla Przemysła II. Po prawej stronie herb właśnie tego rodu, czyli ten lew piękny, ku górze się wspinający, i jego drugą ukochaną żonę, księżniczkę skandynawską, księżniczkę szwedzką, Richezę. A na dole mamy przedstawione dwa stany, stan rycerski i stan knieci. A na samej górze tutaj, mamy tutaj tak, stan rycerski i stan knieci. Trochę zasłonięty, ale dobrze. Tak, ale widać go. Bo widać, a wszystko oczywiście wieńczy nasze godło. Nie wiem, czy będzie widać, ale uwierzcie nam, że tak jest. Słuchajcie, Przemysł długo królem nie był, bo koronowany był w czerwcu, a zamordowany przez Brandenburczyków w Rogoźnie w lutym następnego roku. Pochowany oczywiście był w katedrze poznańskiej. I pozwólcie, że to nasze spotkanie w katedrze zakończę odczytując pewien fragment. Biały orzeł osłaniał go skrzydłami, a stojący lew przeprowadził Przemysła w krainę cieni. Teraz ciemność ustąpiła jasności i zobaczył pięć tronów. Na pierwszym siedział potężny Bolesław Chrobry, na drugim syn jego Mieszko. Trzeci był pusty, leżało na nim tylko, świetliste berło, wokół którego owijała się gałązka dzikiego ziela. Więc imię bez pryma wymazane jest nawet w świecie umarłych. Na czwartym siedział Bolesław Śmiały i wskazywał mu ręką miejsce, piąty tron. Pokłonił się umarłym i zobaczył, że żaden z nich nie ma na głowie złota, lecz jedynie ślad namaszczenia olejem świętym. Niewidzialna korona. Przypomniał sobie słowa arcybiskupa z obrzędu koronacji. Nim usiadł, obejrzał się za siebie. Za pięcioma tronami stały następne, puste. Jeden, drugi, trzeci. Im głębiej patrzył, tym więcej złotych tronów czekało na przyszłych władców. Uśmiechnął się i usiadł. W tej katedrze, proszę Państwa, w katedrze zagrzmiały żałobne chóry. Spojrzał w dół. Na jego ciele, w złotej kutej trumnie, był tylko cień miecza. Cofnął się, bo zobaczył, że jego córka unosi głowę. Biały orzeł załopotał skrzydłami, stając od ciała Przemysła do jego ducha w nawie królów. Jakub Świnka, celebrujący pogrzeb, tak pieczołowicie jak królewską koronację, namaszczając ciało Przemysła, szepnął: Galahad, rycerz czysty, gdy zdobył Graala, został żywcem wzięty do nieba. I zawołali baronowie, kasztelanowie, wojewodowie: Niech żyje król, niech żyje król, niech żyje król. A Jakub II, zebranym w żałobie, krzyknął wielkim głosem: Straciliśmy króla, ale odzyskaliśmy
królestwo. Był to fragment powieści Korona śniegu i krwi Elżbiety Herezińskiej. Książki, której serdecznie zachęcamy. Zachęcamy. Ja miałem przyjemność w lutym spotkać się z panią Elżbietą podczas targów książki. Opowiadałem jej właśnie o tym, że jestem przewodnikiem. Opowiadałem jej o tym, że staram się czytać po raz kolejny tą książkę w tych miejscach, gdzie ona powinna być. Myślę, że spoczywający gdzieś w katedrze poznańskiej, może w tym miejscu król Przemysł II. Jeszcze nie odnaleziony. Jeszcze nie do końca i pewnie nigdy. Pewnie się trochę ucieszył, kiedy wspomnieliśmy. Natomiast ten fragment, który mówi o tym, że ta jego myśl, w której chciał odtworzyć królestwo, kiedy obejrzał się i zobaczył te rzędy tronów, które czekają na naszych władców. Słuchajcie, buduje to niesamowicie. Także spoczywaj, Panie, w pokoju i bardzo się cieszymy, że mieliśmy króla Przemysła II w Poznaniu. Dziękuję.